Lips TV. Liberalny punkt widzenia. Lips TV. Naszym gościem dyrektor Krzysztof Lidl, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Obaj obserwujemy, można powiedzieć, medialną histerię, która przewala się przez Polskę po zamachu terrorystycznym w Tunezji. Czy ten zamach, czy to, że wśród ofiar są Polacy, czy to coś zmieni w naszej polskiej percepcji bezpieczeństwa? Czy wydaje mi się, że tak naprawdę jedyna rzecz, która jest ewentualnie do wykorzystania z punktu widzenia tego ataku, to jest kwestia pracy nad mentalnością. Mentalnością dotyczącą głównie społeczeństwa, ponieważ... Czy decydentów też i polityków? Bo to się wydaje trudniejsze, ale chyba skuteczniejsze. Pewnie decydentów i polityków też, natomiast trzeba pamiętać, że ten mechanizm wyparcia, on tak naprawdę dotyczy wszystkich, ponieważ my jako kraj nie doświadczyliśmy do tej pory zamachu terrorystycznego i bardzo często rozmawiamy o terroryzmie jako zjawisku, czy o zamachach terrorystycznych w takim kontekście czegoś, czego się obawiamy, co rzeczywiście może nas dotyczyć, ale tak naprawdę jest tak daleko od nas, że nie dopuszczamy tej myśli, że możemy stanąć w obliczu zamachu terrorystycznego i raptem okazuje się, że nasi obywatele, polski autokar, być może nasi sąsiedzi, znajomi stają się celem ataku terrorystycznego, więc to jest jedyny element, który może wywrzeć pewien wpływ. Czy to może się rozwinąć aż tak bardzo? Sam tak mówię w niektórych rozmowach. Trochę ludzi strasząc, ale trochę starając się ich przygotować na najgorszy scenariusz, że będziemy żyć tak, jak żyli choćby Brytyjczycy w czasach Troubles, nasilenia irlandzkiego terroru, czy tak, jak żyją ludzie w Izraelu, że trzeba się liczyć z tym, że można zginąć od wybuchu bomby w miejscu pozornie bezpiecznym. Nie tylko na wczasach w Tunezji. Także w centrum Warszawy albo Torunia czy Białegostoku. Czy wydaje mi się, że nie możemy zapominać, że tak naprawdę wydarzenia w Tunezji, one nie generują bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju. Nie mamy wątpliwości co do tego, że... Dla Polaków wyjeżdżających. Tak, ewentualnie dla Polaków wyjeżdżających gdzieś w takie regiony, które mają rzeczywisty problem z terroryzmem. Natomiast ja pytam o ten drugi element, no bo jeżeli państwo islamskie uderza w turystów zachodnioeuropejskich tam, to można się liczyć z tym, że w ramach rzucenia wyzwania krajom Zachodu też kiedyś podłoży bombę w Polsce. Rzeczywiście taki scenariusz musi być brany pod uwagę, natomiast to jakby nie wpływa, tak jak mówię, bezpośrednio, nie generuje tego zagrożenia dla nas. Wydaje się, że cały czas Polska pozostaje takim krajem, który jest nadal mało atrakcyjny pod względem strategicznym dla organizacji terrorystycznych. Dzisiaj ten główny ciężar różnego rodzaju operacji znajduje się zupełnie gdzie indziej. I wydaje się, że tak naprawdę takim organizacjom jak Islamskie Państwo czy Al-Kaida zależy głównie na stworzeniu pewnego zaplecza logistycznego i finansowego w różnych miejscach na świecie. I stąd ataki głównie w tych państwach, które no, są słabe, albo przeżywają kryzys, albo można liczyć na destabilizację. Czy jednak Polska nie jest pod pewnym względem słaba? Tego się obawiam, co o tym sądzisz, że mówiliśmy wielokrotnie też przy różnych okazjach o takim mechanizmie, że jeżeli terroryści odbijają się od dobrze postawionej tarczy w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Francja, bo tam jednak sprawne służby, sprawne systemy ochrony powodują, że tam zorganizowanie tego zamachu jest relatywnie trudne. Czy celem niejako zastępczym nie może stać się kraj, który, powiedzmy sobie szczerze, jednak nie ma aż tak potężnych możliwości i ofensywnego przeciwdziałania zamachowi terrorystycznemu i co gorsza, tego się boję w polskiej sytuacji, że zamach nawet niewielki będzie miał skutki bardzo mocno przeniesione dalej poprzez niedoskonałą akcję ratunkową, poprzez kiepską koordynację służb ratowniczych. Czy tu jednak nadal nie jest słabość Polski, twoim zdaniem? Znaczy, ja bym tak jednoznacznie nie oceniał negatywnie systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego w naszym kraju z różnych względów, między innymi z tych, które tak naprawdę do tej pory nie mieliśmy sytuacji, która pozwalałaby zweryfikować ten system. Mam na myśli tutaj zarówno kwestie związane z akcją ratunkową, czy elementami zarządzania kryzysowego, czy wreszcie elementami, które mają zapobiegać zamachom terrorystycznym. Natomiast ja się obawiam czego innego. Obawiam się tak naprawdę tego, że dla Polski najbardziej niepokojącym elementem jest tak naprawdę upowszechnienie się tej taktyki samotnego wilka czy soloterroryzmu, dlatego że w tym procesie radykalizacji, który się odbywa między innymi z wykorzystaniem internetu, no pierwsze osoby, które stają się podatne na tą radykalizację, gdzie mamy przykład i po Sydney, i po Francji, i w paru innych miejscach na świecie, poddają się osoby bardzo często zaburzone psychicznie, niezrównoważone psychicznie, a to jest element, którego z kolei nie możemy wyeliminować i wtedy tak naprawdę Polska nie będzie celem z punktu widzenia politycznego, ale może stać się areną takiego zamachu. Czy
czyli tak czy inaczej warto niestety przywykać do tej świadomości, że zamach może zdarzyć się także w naszym najbliższym sąsiedztwie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. LIPS TV. Liberalny punkt widzenia.